Tajemnice związane z XVI-wiecznym obrazem Matki Bożej z Guadalupe od lat stanowią nie lada wyzwanie dla badaczy z całego świata. Według podań wizerunek powstał w 1531 roku na wzgórzu Tepeyac w Meksyku i stanowił dowód objawienia się Maryi Indianinowi Juanowi Diego. Odbicie pojawiło się na jego tilmie, czyli płaszczu utkanym z grubych i szorstkich włókien agawy. Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznawane przez Kościół katolicki. Współcześnie Matka Boża z Guadalupe czczona jest jako patronka obu Ameryk, a jej sanktuarium odwiedzane jest przez rzesze wiernych z całego świata. Mierzący ponad 100 cm wizerunek stanowi przedmiot zainteresowania naukowców. W latach 30. XX wieku badacze zauważyli w oczach Madonny z Guadalupe odbicie twarzy mężczyzny, którego utożsamiano z Indianinem Juanem Diego. Spowodowało to, że przeprowadzono całą serię badań nad obrazem, w szczególności skupiano się na oczach Matki Bożej. Naukowcy wykorzystywali oftalmoskop, czyli przyrząd służący do wykonywania specjalistycznych badań okulistycznych. Z jego pomocą możliwe jest rozpoznanie nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu gałki ocznej. Japoński okulista w czasie badań zauważył, że teoretycznie namalowane oczy Matki Boskiej sprawiają wrażenie żywych. Odkrycie wprawiło go w takie zdumienie, iż zszokowany badacz stracił przytomność. Okazało się bowiem, że w oczach Madonny z Guadalupe można wywołać refleks świetlny dokładnie taki, jaki powstaje w czasie badania żywego oka. Cykl ekspertyz wykazał, że na rogówce można dostrzec wizerunki 12 postaci. Badacze zaobserwowali też takie elementy jak łzy, kolczyki czy sznurowadła indiańskich sandałów. Precyzja ich wykonania stawia pod znakiem zapytania możliwość ingerencji człowieka w powstanie wizerunku. Materiał wykonany z nietrwałego surowca, jakim są liście agawy, w ciągu kilkudziesięciu lat powinien ulec całkowitemu rozpadowi. Mimo to, od niemal 500 lat tkanina z obrazu Matki Bożej pozostaje nienaruszona. Szczegółowe badania wykazały, że utrzymuje ona stałą temperaturę, która wynosi 36,6 stopnia w skali Celsjusza. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, niemiecki profesor Richard Kuhn z Heidelbergu, stwierdził, że wykorzystane barwniki nie są pochodzenia zwierzęcego, roślinnego czy mineralnego. Z powodu szorstkiej i nierównej powierzchni oraz rzadkich splotów wykluczył również użycie barwników syntetycznych.